Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii serii Project Diablo 2. Gramy nekromantą. Przepraszam, spojrzałem się, bo się okazało, że pies się zakradł mi do pokoju przed nagrywaniem. Trochę nie nagrywałem, więc jestem na bieżąco. Wczorajszy odcinek, który wyszedł, to niedzielny, więc nie mam żadnych zapasowych na ten moment odcinków. Gdyż troszeczkę pochłonął mnie 28 sezon Diablo 3. No dobra, ruszajmy. Skończyliśmy ostatnio na trzech czy czterech tombach. Trzy zrobiliśmy, dobra. Czekam na jakieś niesamowite dropy. Aj, dla mnie coś. No, strasznie pędzi. Dlatego tak kicham. Dobra, to będzie jeden z większych grobowców. Knut, arbalest. Nic z tych rzeczy nie podnosimy. O. Ale tą broń to podniesiemy. Rozuketowany Bill. Może się przydać. A, runki i tych bym nie podniósł. Przepraszam was najmocniej, ale muszę pójść wydmuchać nas, bo nie wytrzymam. Dobra. Wracamy do nagrywania. Pójdźmy teraz naprzód. Ajajaj. A, nie, zbroi w ogóle nie załączyłem. Tak to jest, jak człowiek trochę nie pogra. Trochę czasu minie między rozgrywkami i człowiek wyjdzie z wprawy. Sprawdźmy mieczyk, 50 poprawione obrażenia, 20 zwiększona szybkość ataku. Ładny damage elementarny. 26 poziom. Nie, aż takim zbieraczem to nie będę. Całkiem fajny jak na 26 poziom, ale raczej od czasu 26 poziomu do jakiejś tam klasy postaci, która będzie używała miecza, będziemy mieli lepsze kości. Dobra, sprawdźmy przy okazji ten talizman. Jeden do zręczności, to nie, dzięki. Nie potrzebujemy takiego talizmanu. Rafir.
Dużo elit. Podoba mi się to, tylko że o unikatów. Dobra, jeszcze 4 poziomy do wbicia, żeby mieć maksymalny poziom Bone Spirita. A tutaj Grand Charm. Spoczko. Żółty pierścień. Całkiem niezłe. Znowu mam zetchany nos, nie wiem od czego to zależy. 10-21, akurat zostawię. Fire resy, poison resy, 3 do maksymalnych obrażeń na 34 poziom. O, to za to mogę zamienić. I w co miałem dawać? Żywotność chyba czy zręczność? Żywotność chyba dalej. Dobra, to lecimy kolejny grobowiec. Jak talizmanami dzisiaj sypię. Dobra, ostatnie 2 grobowce. No tutaj przez chwilę tak gorącawo było. Dobra, chyba przeczekałem to zatkanie nosa, no bo już naprawdę nie wiedziałem co robić. Ledwo co mówiłem. Przepraszam najmocniej. Nie, jednak się za mocno pospieszyłem z tym radowaniem się, że nie kicham. Aha, dobra, sprawdźmy talizmany. Oba słabe. Te bełty to ja nie wiem po co wziąłem. Dobra i ostatni. Robowiec przed tym właściwym. Mówię, pograłem trochę w ten Diablo 3. I zapominam, że tutaj trzeba samemu zbierać złoto. Weźmy te miksturki many, złoto,
Ci meble. Wypijmy miksturkę many, podnieśmy miksturkę many. Tyle bossów, a nic nie leci, nie? Znaczy bossów elit. Dream Shield. Akurat Grimshield dwusokietowany to mogę wziąć. Może się akurat przydać. Dobra. Tak się zastanawiam z tym Grimshieldem. Dwusokietowym. Splendor? No, w sumie. Na potrzeby serii, dawno tego nie mówiłem. Będzie można... stworzyć to słówko runiczne. Może nawet je i poużywać. Nie ma lepszych obrażeń? Nie. Bierzemy to. Nie zbieram tam tego dodatkowego. Wystarczy jedna taka broń czterosuketowa. Poziomu koszmarnego. O. 3. Tak, nic więcej nie udźwignę. Pierścionek akurat zostawię, bo on jest całkiem przyjemny. 18 Fire Reso na start. Całkiem przyjemny, szczególnie przed jakimś diablem. Sposób. Tarcza tu broń. Reszta to sprzedaż. W ogóle zapomniałem właśnie o tym, że Lem nam wypadł. No i zaraz hazard. Zaraz hazard. No to lecimy do właściwego grobowca. Właściwego grobowca. Jeszcze trochę czasu będziemy mieć. Nawet się uda. W tym odcinku jeszcze grotę pająków zwiedzić. Spoko by było. Dobra, trzymamy się lewej strony. Dobra. Weźmy klejnot.
Więcej urn nie ma tutaj? Co? Urn. Są, są. A to staw taki to. Okej. Okay. Dobra, to też bierzemy. Wzięliśmy poprzednią laskę, to czemu tej nie wziąć? Dobra, tutaj bluzga kolejna wypadła. Zbieraj przedmioty. Ciekawego w sumie wypadło. Tą nagę mogę wziąć. Pewnie mogę stworzyć. Niskich buff runicznych. Kingslayer. Całkiem przyjemne. Weźmy. Weźmy, weźmy. Może się przydać. Kolejne punkty do życia. Wow, wow, wow. Jaki na furany leciał. Dobra, trzeba pobrać te wszystkie przedmioty. Maczugę sprawdzić. 30 tysięcy oczywiście, że bierzemy. Tam nie ma żadnych urn. W porządku. Największa mikstura leczenia by mi się przydała. O, dobra. O, niestety nie ta odnoga. Ale trudno, dobra, mamy czas. Pójdźmy na prost. Dobra, skręćmy tutaj. Często tutaj się pojawiają jednak te elity jakieś, czempioni. Te dwie runki wypadły na przykład nam. Akurat też są przydatne dosyć mocno. W których mamy jeszcze deficyt.
25 do życia. Ale dwa sloty to podzielić, dobra. Nie będę tego ciągnął z sobą. 22% poprawione obrażenia, to akurat spoczko. Cold Resy 23 i 22 do życia. Później jakieś roszady będzie trzeba zrobić. Teraz założę, bo zbliżamy się do Duriela. Duriel trzepie z zimna, więc nie chcę paść od jego ręki. Jego i z jego ręki. Dobra, to pójdźmy tutaj. W wypadku. Muszę do miasta wracać. No. Dobra, to teraz zrobimy lekkie roszady. Cold dress. Poison Res. Tego 19 do życia to nie potrzebuję tak na dobrą sprawę. Cold Res mogę ten wyrzucić. To mogę się pozbyć w ogóle. Te dwa boostery 60 do many. W dalszym ciągu 200 do many będę miał 200 punktów w manie. O, w ten sposób, dobra. Rename page. Teraz czarmy się przydadzą. 15 do życia to też spoczko. Brawo, na start. W ten sposób ułożyć. Kula nie mam? Aż dziwne. Z reguły do tego nie dopuszczam. Jeszcze jakiś skiller na serii, gdyby poleciał, to byłbym mega dumny. Dobra, skoczmy tędy i ślepy zaułek. Miałem nadzieję, że tutaj będzie przejście. Ale niestety nie. Się nie udało. No, tak na dobrą sprawę to możemy się cofnąć tutaj. Nie wiem, czy... O,
Dobra, dobrze szliśmy, niepotrzebnie się w tym momencie cofałem. O, i z miksturkami życia cienko stoimy. Wielki talizman, kolejny zresztą mały talizman, naprawdę nie wiem o co chodzi dzisiaj z tymi talizmanami. Dwa całkiem przyjemne, tylko tutaj 2%, a szkoda to brać. Wysokie obrażenia zadaje błyskawica, górne, wysokie ma. Ja nie będę tego ciągnął ze sobą. Dobra. Udało się wszystko tutaj powybijać. Możemy na spokojnie ustać, przejrzeć przedmioty, jakie tutaj wypadły, co możemy zaprzeć, co możemy zostawić. Z tego co widzę, to wiele nie wypadło. Drugi życia biorę. Na zbliżającego się bossa wolę mieć zapas. Dobra, jesteśmy na ostatniej możliwej drodze do Duriela. Serio, tutaj będzie w bok. A jak? A chciałem tutaj iść. Przecież. Nie mamy zwojej identyfikacji. Dobra, ładnie poszło. Bardzo ładnie. Nic niestety oczywiście nie zostawił. Wszystko biorę oprócz tego jednego przedmiotu. Mhm.
Blizna. Chyba to ofensywny haur dla Palladyna, to akurat ładnie wygląda. 170 poprawione obrażenia. Zostawię na razie. Na razie zostawię, może się przydać. Tutaj słabe, słabe. Te dwa na sprzedaż. Uzupełnijmy zwoje. Pogadajmy z Jerynem. Przenieśmy się do miasta. I na tym zakończymy nasz odcinek. Dzięki za oglądanie. Tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się i na razie.